Co trzeba zrobić, aby zostać mistrzem świata? Ciężkie treningi. Bardzo dużo dają trenerzy. Ich wiedza i to, jak nam przekazują, ile czasu nam poświęcają. I wydaje mi się, że to dzięki temu, że w klubie jesteśmy jak rodzina, czyli sobie pomagamy, przekazujemy różne wskazówki, więc te medale nie są tylko moim osiągnięciem, ale również wszystkich nas, którzy tam trenują, trenerów. Amanda wróciła z 2 złotymi medalami. Nie spodziewałam się, to był dla mnie szok, chociaż chciałam bardzo. Wydaje mi się, że to właśnie ta wola i ta cała adrenalina zadziałała i jakoś poszło. A w dobrej formie była już wcześniej. W tym roku zdobyłam też Mistrzostwo Świata w Mistrzostwa Polski w Federacji WKC. Też był u nas w Karpaczu. Inni zawodnicy klubu także bardzo dobrze wypadli na 15 Mistrzostwach Świata. W 4 kategoriach zajęli czołowe miejsca. Najlepiej od nas wypadła zawodniczka Amanda Lencewicz, która 2 złota zarówno w kata, jak i w kumite, bo to są konkurencje, gdzie walczy się, jak też wykonuje się formy. Ja miałem możliwość i wywalczyłem brązowy medal na tych mistrzostwach i jeszcze dodatkowo 2 zawodników od nas klubu, Arek Waryga i Sylwia Smajda, również po 2 medale zdobyli, więc łącznie mamy 7 medali na Mistrzostwach Świata w karate. Medaliści 15 Mistrzostw Świata w karate Shotokan z klubu Samurai zostali zaproszeni na październikową sesję Rady Powiatu Lubańskiego i otrzymali podziękowania i gratulacje, a trener Jacek Jaworski podziękował staroście lubańskiemu Walaremu Czarnyckiemu za dotychczasową współpracę i wsparcie, a zawodnicy już szykują się do dalszej wytężonej pracy i treningów. Tu nie da się zatrzymać. Cały czas trzeba się rozwijać i iść do przodu. Jeżeli uda się coś zdobyć, to dobrze, ale to kolejny etap. Telewizja Łużyce przyłącza się do gratulacji.